Witamy Was w tej kolejnej zapowiedzi, takiej krótkiej. Miałam dzisiaj nie nagrywać, ale postanowiłam, że coś tam do Was się odezwę. Łobuziak jest obsypany płatkami z kwiatów, bo właśnie wszedł sobie pod taki właśnie duży krzew, taki różany. No i jest cały, on lubi sobie czasami tak, wiecie, powąchać kwiaty, jak pachną. Nieraz jak zobaczy jakiś, to musi sprawdzić, co to jest. I teraz jest cały w płatkach. No nie ty, łobuziaczku? Dzisiaj jest bardzo ciepło od samego rana. Chociaż było chociaż mglisto, jeszcze jest trochę ta mgła. Ale i tak gorąco, gorąco. No, po południu zapowiadają jakąś burzę, deszcz. Ale deszcz jest raz potrzebny, bo jest tak okropnie sucho. Więc tam, wiecie, pasuje, żeby troszkę polało. No, wiadomo, nie cały czas, ale trochę deszczu trzeba, bo żeby te roślinki coś rosły. Chodź, chodź! Chodź, słodziaku! Właśnie idziemy sobie teraz na działeczkę. Zaraz się Wam jeszcze pokażę, tylko najpierw pokazuję Wam lepsze widoki. No. I oczywiście się musimy trochę pobawić. Tak, Nystuś? Słodziaczku mój. Daj głos? Daj głos! Dobra, może być. To jestem w końcu ja. Troszeczkę mi słońce tutaj razi, ale to nic. Zapraszam Was jutro na godzinę 16 na nowy odcinek. No i tym razem będzie to dłuższa historia niż zwykle. Będzie miała 48 minut, więc pewnie niektórzy z Was ucieszą się, bo wiem, że niektórzy z Was lubią takie dłuższe odcinki. Będzie to historia no bardzo ciekawa, szokująca. Trzeba oglądać od samego początku do samego końca. Wtedy dowiecie się wszystkich szczegółów i te najbardziej szokujące rzeczy wychodzą właśnie, no powiedzmy, że w dalszej części odcinka. I będzie to historia między innymi seryjnego mordercy, o którym pewnie niektórzy z Was już słyszeli, ale na pewno nie wszyscy. Bo nie jest to aż tak bardzo znana historia, jak na przykład dotycząca innych seryjnych morderców. Takiego Teda Bundy'ego na przykład. Więc myślę, że będzie dla Was bardzo, bardzo ciekawa. Zapraszam Was no, do wysłuchania. Tak więc to tyle z zapowiedzi. Jeśli ktoś Was jeszcze nie oglądał wcześniejszych odcinków, tego, który był w środę z serii Krótko i na temat, czy tego tydzień temu, no to podlinkuję Wam tutaj i też zapraszam Was do wysłuchania. Jak ktoś nie oglądał, to może sobie obejrzeć wszystkie trzy odcinki na przykład naraz. A tu mój łobuziaczek czeka, tak? Słodziak jest taki grzeczniutki. No nie zawsze, ale przeważnie jest taki słodziak grzeczny. Jak mówię, żeby poczekał, to czeka. Nieraz bardzo, bardzo cierpliwie. Trzeba sobie tak leżeć, czekać, patrzeć. Tak? Jesteś słodziakiem, maluszkiem. Mówię do niego maluszek. No to jest mój taki słodki maluszek cały czas. Nie? Mój śliczny Nestuś. No mówię, że jest gorąco. Nie lubi takiej pogody. On lubi tak, jak jest, gdzieś wstaje się z samego rana i wtedy mu się podoba, jak jest chłodniej, ale jak jest takie słońce, to nie lubi. Nie? To jest twój kotyczek. Rzuci ci? Czekasz na niego? Czekasz? Teraz się jeszcze idziemy pobawić z jego koleżanką i kolegą, czyli z jego sąsiadami. Ja im zawsze piłeczkę rzucam, bo one tak lubią się bawić. Psy sąsiadów biegają z jednej strony tam u siebie, a on biega po swojej stronie. I się razem tak fajnie bawią. Zawsze na mnie też czekają. Jak mówię, że gdzieś idę, mówię im poczekajcie, to czekają sobie ładnie, grzecznie wszystkie trzy. A później wracam do nich i się bawimy razem, tak? No, super, jesteś psiuku mój.
A kto ma ochotę na pyszne truskaweczki prosto z pola, nie ze sklepu, to zapraszam. Naprawdę są przepyszne i jest już ich coraz więcej. Jak teraz ten deszcz popadał, to zaczęły się po prostu nagle wszystkie czerwienić. Nie wszystkie, no ale jest ich dużo więcej niż było wcześniej. One też potrzebowały tego deszczu. Ale przepięknie pachną te kwiaty. Naprawdę super. Przyciągają też pszczółki. A ty całą buzię mnie tak wołasz? Co mnie tak wołasz? Idziemy? Idziemy do domu? Chodź. Idziemy słodziaczku, idziemy. Druga moja róża, ona nie jest za duża, no bo zmarzła i została przycięta, ale zobaczcie ile ma pączków. Będzie mnóstwo kwiatów, mimo tego, że jest mała, ale to jest taka róża też znana z tego, że ma mnóstwo kwiatów i one później przekwitają, trzeba obrywać te przekwitnięte i później znowu jest dużo i tak całe lato. Jest naprawdę prześliczna. Zobaczcie, jakie ma ładne kwiaty. Jest naprawdę śliczna. Piękna róża. A mam do Was jeszcze takie pytanie. Jak wiadomo, są takie sprawy, o których powstało mnóstwo odcinków, które są bardzo znane, a mimo to są oglądane. Ludzie, wiecie, czekają na te odcinki, nawet jeśli słyszeli o nich nie jeden raz, wszystko na ten temat wiedzą, to i tak oglądają. I ciekawe jestem, czy Wy macie takie odcinki, takie sprawy, do których wracacie, albo wiecie, chociaż o nich już wszystko wiecie, to i tak, jeśli pojawi się u kogoś, to oglądacie. Czy macie taką sprawę, która bardzo Was jakoś intryguje, ciekawi, zastanawia, wywarła na Was jakieś duże wrażenie, daje Wam do myślenia, bardzo Was szokowała, dużo o niej myślicie. No napiszcie w komentarzu, czy macie taką sprawę i jaka ona jest, kogo dotyczy, o kim ona jest. Jestem bardzo ciekawa. I czy chcielibyście kiedyś jakąś taką znaną sprawę usłyszeć tutaj na kanale? Tak więc czekam na Wasze komentarze. Jestem właśnie bardzo ciekawa od Waszych odpowiedzi. To tyle na dzisiaj. Jest to krótki odcinek, bo to w sumie jest tylko taka zapowiedź. Przy okazji pytanie do Was. A jutro zapraszam Was na dłuższy filmik. O godzinie 16 przypominam. 48 minut. Bardzo szokująca historia. Tak więc do usłyszenia jutro. Mam nadzieję, że u Was jest wszystko w porządku, że macie ładną pogodę. Niektórzy z Was lubią, jak jest burza. Tak więc tym osobom życzę burzy. A tym, co lubią słońce, to życzę słońca. Pozdrawiam Was. Czekaj, słodziaku. Super piesek jesteś. Słodki psiul. Szybko! Super. Super. Ale masz minę. Co ty masz taką minę, łobuzie? Daj głos. Jeszcze raz. Wow, super. Aż.